Sprawdzam komuś ulotek, nie. Natomiast z mojego doświadczenia ulotki nam nie przyniosły żadnego benefitu. Mhm. Benefitem ja uważam, który nam pozwolił na lepszą sprzedaż i lepszy rozwój, to jest inwestowanie w Facebooka. Naprawdę. Czyli Facebook... W social media. Social media, dokładnie. Mhm. Facebook zrobił niesamowitą robotę, dlatego że my robiliśmy różne konkursy, różne promocje, zachęcaliśmy... My jak przyjmowaliśmy lokal, to znaczy jak stworzyliśmy pierwszy lokal, to mieliśmy około 2,5 tysiąca fanów na Facebooku. W tej chwili po trzech latach podchodzimy pod 9 tysięcy. Mhm. I naprawdę ma to znaczenie. I my bardzo dużo czasu zainwestowaliśmy w tego Facebooka, w te posty, które rzucamy. Oczywiście może one nie są tak profesjonalne, jakbyśmy na przykład wynajęli firmę, która się zajmuje tym profesjonalnie, natomiast one są nasze, tak? One są wasze, no i przynoszą efekty. I przynoszą efekty, tak jest. Więc jeżeli my na przykład mamy burgera miesiąca i my dajemy informację, że mamy burgera miesiąca, to naprawdę dużo ludzi przychodzi na tego burgera miesiąca, dlatego że tą informację podaliśmy na Facebooku. Czy mamy na przykład jakieś promocje, przyjdźcie w dniu dzisiejszym do nas, powiedzcie jakieś tam hasło i macie, nie wiem, tam drugiego burgera za 50%, czy coś takiego. I to naprawdę u nas to skutkowało. I po roku czasu my otworzyliśmy ten lokal na Białołęce, czyli w 2017 roku my go otworzyliśmy w październiku. Jest to zupełnie inny rynek, Białołęka, Bemowo, zupełnie inny rynek, zupełnie inna forma. Lokal na Lęcewicza, czyli to Bemowo 1, ma 120 metrów w dwóch poziomach. Pierwszy poziom jest tak jakby, czyli poziom zerowy jest, nazwijmy, poziomem dla klientów czy gości. Poziom minus jeden jest to nasz poziom, gdzie mamy lodówki, chłodnie, magazyny i wszystko, co możemy sobie pomieścić. Natomiast lokal na Białołęce ma 26 metrów, więc jest to malutki lokal. My go przejęliśmy po greckiej kuchni, która tam była, ale też ona była otwarta, zamknięta, tutaj później otwarta, więc było bardzo tak niestabilnie. Niestabilnie, tak. My postanowiliśmy, pojechaliśmy tam, zobaczyliśmy, fajna lokalizacja, o godzinie 17 tam jest ruch jak na Puławskiej, tyle ludzi chodzi, że myślę, kurczę, no... musi się udać, że to będzie rewelacyjny lokal. Natomiast, no i tam 26 metrów, czyli głównie my byliśmy nastawieni tam, bym powiedział, może 30 do 70%, 30 jedzenie w środku, 70 wywozy. I faktycznie tak było. Dużo ludzi oczywiście dzwoni do lokalu, mówi, poproszę dane zamówienie na przykład i odbiorę na godzinę 18. Tak, też jest bardzo dużo ludzi, którzy przyjedzie i zrobi ten po prostu tak zwany pick-up. Natomiast 70% to jest wywozów z tamtego lokalu. No i po roku czasu, gdzie my, tak jak mówiłem, olbrzymią pracę musimy włożyć w lokal, czy on jest rentowny, czy nie, my musimy dużą pracę w to włożyć i nam się te liczby jakoś tam nie składały. No i pojawiła się ta osoba, która była, tak jak mówiłem wcześniej, zainteresowana tą franczyzą. My wtedy stworzyliśmy ten projekt i on od roku działa na franczyzie. I muszę powiedzieć, że od momentu wejścia tej nowej osoby lokal sprzedaje, dokładnie miesiąc od wejścia sprzedaje 20% więcej niż my sprzedawaliśmy. Jeszcze dochodzi do tego lokalu to, że osoba, która przejęła, pracuje tam, czyli nie musi mieć jeden etat odchodzi, czyli on był rentowny dla nas, gdzie my tam jako właściciele nie pracowaliśmy, to dla tej nowej osoby jest on no nie to, że w 100%, ale jest on jak najbardziej rentowną firmą. I jeżeli chodzi o początki, to my zrobiliśmy tak, że my daliśmy tej osobie jednego wyszkolonego pracownika przez cały miesiąc. Czyli przez cały pierwszy miesiąc nasz wyszkolony pracownik pracował z tą... pracownik, który pracował na Bemowie. Pracownik, który... Nie. Ten pracownik pracował na Białołęce i on tam pozostał. A, został po prostu. I my go tam zostawiliśmy przez miesiąc czasu, żeby nauczył nowych franczyzobiorców, jak działa lokal. Oczywiście wcześniej oni przeszli szkolenie, czyli tą całą księgę standardów, którą my opracowaliśmy, oni musieli ją przestudiować. My im robiliśmy szkolenia
w naszym lokalu na Bemowie, a później przenieśliśmy się tam na Białołękę i im pokazaliśmy, jak się pracuje w tym danym lokalu i im zostawiliśmy tą jedną osobę, plus zostawiliśmy im na pierwszy miesiąc samochód do dostaw, ponieważ wiemy, że początki zawsze są ciężkie, więc staraliśmy się jak najbardziej pomóc. My też bardzo wierzymy w ten projekt franczyzowy i staraliśmy się dopieścić tego naszego pierwszego i jedynego klienta, żeby miał jak najlepiej. Oczywiście teraz, jak patrzę na to z doświadczenia, to są pewne błędy, które zostały zrobione, a mianowicie komunikacja nasza z franczyzobiorcą nie jest tak, jak powinna wyglądać, ponieważ no niestety, ale różne osoby się trafiają. Niektóre są takie, akurat my trochę mamy z takimi do czynienia, osobami, które one mogą uważać, że wiedzą dużo. Natomiast wstępują dopiero do tego rynku, w którym nie miały doświadczenia, więc nie ma możliwości, że ich wiedza jest większa od naszej. No natomiast tak. Czasami są takie osoby, które ja wiem lepiej, ja to zrobię. I niestety przez ten brak komunikacji my słyszymy, że oni mają jakieś problemy, czy to właśnie z pracownikami, czy to z niedziałającym jakimś tam sprzętem. Mhm. Natomiast my z Marcinem mamy olbrzymią wiedzę i my potrafimy sobie radzić z tymi problemami, ale bardzo ciężko, żeby te nasze spotkania, czyli nasze z franczyzobiorcą miały miejsce. Dlatego my w nowej umowie franczyzowej dodaliśmy kilka punktów, a mianowicie między innymi to, że muszą być spotkania cykliczne, no spotkania... Tak, chyba najrozsądniej. Najrozsądniej i to są obowiązkowe. To nie jest tak, że my je będziemy przesuwać na tak, za tydzień, na za jutro, tydzień. Tak. Mhm. Tylko one muszą być. Ponieważ na tych spotkaniach to raz, że sobie siadamy, rozmawiamy, jakie są problemy, co może się wydarzyć, bo to się wyda, otworzymy lokal, będzie działał. Natomiast to nawet działający lokal można zniszczyć. Jest to, i to jest stosunkowo łatwe. I dlatego te spotkania są bardzo ważne. My tą umowę, którą, tak jak mówiłem, rok temu napisaliśmy, teraz ją dopracowaliśmy, ponieważ my cały czas się spotykamy z osobami, które są zainteresowane franczyzą i ta nasza selekcja już nie będzie taka, że my, okej, jesteś zainteresowany, my ciebie weźmiemy, tylko my chcemy ciebie poznać, jaki masz ten background, jaki jest twój cel, czy masz doświadczenie, czy ty na przykład otwierasz jako dodatkowy biznes, czy to będzie twój jedyny, czy ty będziesz tam pracował, czy nie pracował i tak dalej, bo to wszystko rzutuje na to, czy będzie sukces, czy nie będzie. A my, jeżeli chodzi o dobrą bułę, no to budujemy wszyscy ten swój brand i jeżeli franczyza źle działa, to znaczy, że my dostaniemy też po tyłku. Tak, no tak, no do jednej bramki gracie. Do jednej bramki gramy, tak? Logo macie jedno. Logo mamy jedno, więc jeżeli ktoś napisze komentarz, czy to na Google, czy na Facebooku, no to pisze, będzie myślał, że pisze o skarbce, a pisze o nas wszystkich. Więc dlatego my bardzo, bardzo o to dbamy, żeby wszystko było jak na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o komunikację i te inne aspekty. Natomiast to nie jest takie łatwe, ale my przez ten rok bardzo dużo poznaliśmy. My mamy taką osobę w naszej firmie, które Mateusz, zresztą bardzo serdecznie go pozdrawiam. Jest to młody, bardzo ambitny chłopak, który jest u nas w firmie kierownikiem do spraw jakości i on między innymi jeździ na Białołękę i robi cyklicznie checklisty, tak? Czy wszystko jest ok, czy standardy są zachowane, czy pracownicy przestrzegają tej całej książki standardów, którą my im podaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I my sobie oczywiście wysuwamy z tego wnioski, kontaktujemy się z franczyzobiorcą, mówimy, to jest do poprawy. Wyciągacie konsekwencje jakieś? Wyciągamy konsekwencje, natomiast te konsekwencje nie są aż tak drastyczne, jak na przykład byśmy mogli, czy w umowie są kary finansowe, natomiast my na teraźniejszą chwilę też nie chcemy wyciągać tych najsilniejszych, jak to się mówi, dział, tylko na razie rozmawiamy, natomiast jeżeli nie będzie konsekwencji, no to my wtedy będziemy musieli powiedzieć, słuchaj, zgodnie z regulaminem, czy zgodnie z umową, to i to trzeba zrobić. Mamy też, i to dotyczy wszystkich naszych lokali, nie tylko Białołęki, mamy też takie coś jak ten nie cichy, ale
Tajemniczy klient. Dokładnie, tajemniczy klient. My sami nie wiemy nawet, kto to jest. Mamy taką osobę, która nam organizuje takich tajemniczych klientów i oni przychodzą, czy to na dostawę, czyli oni oceniają zrealizowaną dostawę przez nas, albo w lokalu i patrzą, czy jest wszystko zgodnie, tak? Czy była ta sugerowana sprzedaż, czy było powitanie, czy było pożegnanie, jak się zaopiekowaliśmy danym gościem. Więc bardzo na to zwracamy uwagę, ponieważ wiemy, że takie małe szczególiki powodują, że będzie sukces albo go nie będzie. No i mam nadzieję, że my do tej pory sobie dobrze z tym radzimy, natomiast to nie jest tak, że my już znaleźliśmy jakiś złoty środek i teraz możemy sobie usiąść, buty na, czy tam nogi na stół i nic nie robić, tylko to jest ciągła praca. Ciągła praca, tak. To jest każdy tydzień, każdy dzień to jest tak jakby musisz starać się być lepszy. I tyle. A powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o same burgery i o ich jakby spójność smaku, jakość, w jaki sposób do tego doszliście, kupujecie te same produkty u tych samych dostawców, jak to wygląda? Więc jeżeli chodzi o dostawców, to jeżeli chodzi o bułki, to my w tej chwili... Ta ilość wypiekanych bułek jest o wiele większa niż to było na początku, dlatego tą recepturę, którą my stworzyliśmy na samym początku, przekazaliśmy do piekarni, która wypieka bułki zgodnie z naszą recepturą i my mamy dwa rodzaje bułek, jest to bułka pszenna i bułka żytnia, czyli zawsze u nas można sobie wybrać bułkę i do tego od 2017 roku wprowadziliśmy bułkę bezglutenową, to jest jeszcze inna piekarnia, tam ją wypieka. Więc u nas w sumie są trzy bułki do wyboru. I w sumie ten skład bułki u nas się nie zmienił od samego początku, czyli od 2013 roku. Jedynie tam takie drobne jakieś były niuanse w 2016 roku, natomiast od 2013 roku można powiedzieć, że to jest ten sam skład. Mięso nam producent, dystrybutor się zmienił w 2016 roku. Jedynie co podnieśliśmy jeszcze wyżej te nasze standardy odnośnie mięsa, odnośnie dystrybucji mięsa, przewożenia mięsa, jak to mięso ma wyglądać, jak to mięso ma smakować, jak to mięso ma być zmielone, ile tam ma być procent tłuszczu, jak ma smakować, ponieważ nasze mięso jest to mięso sezonowane, czyli my, jak ono do nas trafia, my je wrzucamy na grill lawowy, to też jest, my nie robimy tak jak większość burgerowni po prostu na płycie, tylko my robimy to na grillu lawowym, dzięki czemu mamy jeszcze bardziej wyrazisty smak mięsa i my samo mięso nie przyprawiamy, nie doprawiamy niczym. Jest, nazwijmy, sauté, ale jest to mięso sezonowane, dzięki czemu to samo mięso już od razu ma smak, bardzo ciekawy smak. I oczywiście niektórzy ludzie powiedzą, o, mięso niesłone, o, mięso niedobre. Natomiast my uważamy, że mięso samo w sobie jest bardzo dobre. Jeżeli my byśmy dali tam, nie wiem, kilogram soli, to byśmy po prostu zabili to mięso i byśmy byli tak samo jak wszyscy inni. Natomiast nasze mięso nas bardzo wyróżnia. Oczywiście również u nas jest też tak, że każdy burger, czyli jeżeli na przykład ty, Weroniko, sobie zamówisz ser burgera i ja sobie zamówię ser burgera, on może smakować zupełnie inaczej, ponieważ raz, to co powiedziałem, wybieramy sobie bułkę, czyli każdy może z nas sobie wybrać bułkę. Mamy 7 sosów własnej roboty, ty możesz sobie wybrać swoje sosy, ja mogę sobie wybrać swoje sosy. Do tego bardzo ważne pytanie o stopień wysmażenia mięsa, czyli my ciebie pytamy, jakie ty chcesz mięso i każdy klient ma zadane to pytanie, ponieważ mięso wypieczone well done, albo mięso rare, no to zupełnie inaczej smakuje, tak? Więc jeżeli na przykład ty jesteś przyzwyczajona do jednego typu, a damy ci zupełnie inne, no to powiesz, a nie trafione. Dlatego my zawsze zadajemy 4 pytania do każdego burgera wydawanego. Chcemy go bardzo spersonalizować, tak? My mówimy, że nasze burgery są szyte na miarę i faktycznie takie są. I przez to ja uważam, że one są unikatowe, że każdy może sobie je skomponować tak, jakby chciał i szukać swojego smaku. I tak, szukać swojego smaku, swojego smaku, tak. Czyli tutaj jakby tej powtarzalności jakby no nie będzie, no bo to możemy za każdym razem właściwie zjeść innego, jeżeli tak, jeżeli chodzi o powtarzalność dotycząca wyboru przez gości swojego burgera, to oczywiście tak, nie ma tej powtarzalności. Natomiast jeżeli chodzi o smak bułki, samej bułki, jest powtarzalność i samego mięsa również jest powtarzalność.
Porozmawiajmy o takich jakby już nie franczyzowych zasadniczo problemach, tylko o problemach, jakie zgłasza w tej chwili wielu w ogóle pracodawców. Już nie mówię w tym momencie tylko o gastronomii, tylko mówię o pracodawcach i mówię o tym, o problemach z zatrudnieniem pracowników. Więc my w tej chwili mamy 3 własne lokale i 1 food truck, czyli nazwijmy, że to są 4 punkty sprzedażowe. Oczywiście food truck działa głównie w sezonie, w zimę on... No i tych eventów jest pewnie jeden w miesiącu.